witam w kolejnym odcinku Trenuję, bo lubię. Dzisiaj skupimy się na powtórzeniach, seriach, tempie wykonywania ćwiczeń. Także jak to zrobić, żeby było najlepiej dla nas na rozwój naszej siły? Większość ćwiczeń w kalistenice jest właśnie siłowa. Mam troszeczkę elementów dynamicznych, ale to innym razem. Także jeżeli chodzi o siłę, tempo powtórzeń. Tempo powtórzeń powinno być skoncentrowane na fazie negatywnej, ekscentrycznej, czyli opuszczaniu. Czyli wykonujemy jednosekundowe podciągnięcie, tak mniej więcej, czyli po prostu robimy je dynamicznie. Zatrzymujemy się na jedną sekundę u góry i skupiamy się właśnie na fazie tej negatywnej, czyli opuszczamy się przez około 2 sekundy, walcząc z tą grawitacją, która nas przyciąga. Teraz jak to wygląda z ilością powtórzeń w skali tygodnia? Większość osób trenuje na dane partie mięśniowe. Tutaj w kalistenice bardzo często trenujemy pod jakąś figurę. Oczywiście to są całe grupy mięśni, które razem działają, o czym na pewno możecie usłyszeć na kanale Rojka. Także jeżeli mamy już te grupy mięśniowe, dajmy na to w przypadku podciągania, to będą tak bardzo, bardzo ogólnie plecy, tutaj bicepsy, przedramiona, mięśnie brzucha, to ta grupa mięśniowa powinna w skali tygodnia wykonywać od 40 do 70 powtórzeń w kilkunastu seriach, które tak naprawdę sprawiają nam trudność, czyli nie jesteśmy w stanie wykonać tego na raz. Na raz moglibyśmy wykonać te powtórzenia w skali tak mniej więcej od 3 do 12 powtórzeń. I wraz z każdą kolejną serią dochodzimy do tych od 40 do 70 powtórzeń. Nie zawsze oznacza, że im więcej, tym lepiej, także regeneracja jest również bardzo ważna. Dlatego nie starajcie się za wszelką cenę dobijać tam do treningów tych 200-300 powtórzeń i tak dalej. Tylko skupcie się na tym, żeby ćwiczenia były trudne i ilością serii lub powtarzalnością treningów, na przykład na tą samą grupę mięśniową 2-3 razy w tygodniu, dobijajcie do tych 40-70 powtórzeń.